Archiwa Państwowe przygotowały ogólnopolski projekt pod nazwą Archiwa Rodzinne Niepodległej. Jest on skierowany do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem rodzinnego drzewa genealogicznego oraz stworzenia rodzinnego archiwum. Pasjonaci starych dokumentów, fotografii oraz map mogą dowiedzieć się, jak je zabezpieczyć i jak ważna może być to część życia rodzinnego oraz zawodowego. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że ma w swoim zasobie domowym jakieś dokumenty. I że one mają bardzo duże znaczenie praktyczne, ale również sentymentalne. Sentymentalne to biorąc pod uwagę, e, tutaj mam na myśli e, odtworzenie dzieł swojej rodziny, chociażby tak zwane drzewo drzewogenologiczne, czyli mówimy o, o genologii, ale również wartość praktyczną, czyli taką, którą możemy my wykorzystać podczas swojego życia. Najczęściej właśnie mamy poszukiwania genologiczne, własnościowe, ale również, tak jak wspomniałem wcześniej, pod kątem y, tym praktycznym, czyli zawodowym. Bardzo często y, do nas przychodzą, mówią, że mieli w swoim zasobie właśnie takie archium rodzinne, ale w związku z tym, że nastąpił jakiś kataklizm domowy typu, nie wiem, jakieś zalanie, pożar i próbują to drzewo genealogiczne już odtworzyć nie na swoich dokumentach, tylko na tych, które znajdą u nas. Celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu zorganizowało dni otwarte, a w lekcjach archiwalnych wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Sieradzu. Przede wszystkim staramy się przekazać młodzieży właśnie, jak ważne jest przechowywanie, zabezpieczenie tego zasobu rodzinnego w postaci archiwów rodzinnych. No i oczywiście staramy się również przy okazji, kiedy tutaj już są, prawda, pokazać im nasz, pewne elementy naszego zasobu, czyli pewne dokumenty, na podstawie których takie drzewo genealogiczne można otworzyć. Staram się również pokazać młodzieży, jak to wygląda pod kątem prak praktycznym, czyli po prostu hmm, każe im najzwyczajniej w świecie coś, coś tam w aktach znaleźć, poszukać, co oczywiście zawsze wywołuje takie większe emocje, prawda i dreszczyk, bo mamy do czynienia ze starym dokumentem. Sieradzkie Archiwum ma się czym pochwalić. Najstarszym dokumentem jest tak zwana dudka cechowa, pochodząca z drugiej połowy XVI wieku. Zawiera on informacje o działalności cechu. Mistrzowie spisywali dane dotyczące czeladników, mistrzów oraz składek. W ramach projektu do końca 2019 roku zapraszamy do punktu konsultacyjnego, a archiwiści podpowiedzą, jak postępować z dokumentami, jak je porządkować i prawidłowo przechowywać.